Z pamiętnika Hildy. Nasz dom, Teatr Lalek, został tymczasowo zamknięty. Zrobiło się w nim nieznośnie cicho. Teraz jestem w świecie swojej widowni. I niby wszystko okej, tylko scena trochę inna i widownia jakby pusta. Dziwnie śpi się należąco. W teatrze były stojaki. No i było nas więcej. Z niepokojem zauważyłam też, że głód grania na scenie przeszedł w trochę inny głód. A zwłaszcza po tym, jak odkryłam potworne złoża na biał w chłodziarce. Samotność bywa nieznośna. Codziennie te same spojrzenia. Te same myśli spływają w doliny moich zmarszczek. Ale dziś poznałam też innego lokatora. Ezur, no chodź piesku, no chodź do rekty, pani da Amciu, no. A ty piesku, ty. Są też dni, gdy stwierdzasz, że w dźwiękach wszystkich zdarzeń coś ci najwyraźniej nie gra. A wtedy uciekasz w ciszę. Lub w błękit. Czasem tracisz grunt pod nogami. A wtedy przylatują anioły. W świecie ludzi trzeba karmić i duszę, i ciało. Żeby być silnym, choć można też upaść. I to nie raz, i nie dwa, a nawet kilka razy można, bo to jest właśnie życie. A to jest moja sąsiadka. Świat ludzi posługuje się zupełnie innym językiem niż świat teatru. Czas się go nauczyć. A co masz na myśli? A od dziś będziemy losowo poznawać trudne wyrazy z tej oto księgi i tłumaczyć ich znaczenie. W dzisiejszym losowaniu poznamy słowo retrospekcja. A co to jest, Hildo? Retrospekcja, droga sąsiadko, jest wtedy, kiedy wdzięk i młodość z uśmiechem przyglądają się temu, co retro, a retro z wdziękiem uśmiecha się do młodości każdą swoją zmarszczką.
Puśćcie mnie! Ja wracam do teatru! Do teatru mówię!